Hej, witam was serdecznie, tu jest Zbyt Iron i zapraszam was na nowy odcinek z gry Dararagon Age Początek. W poprzednim odcinku tam chyba zrobiliśmy sobie jedno zadanie to poboczne u tego kantora. Wybiliśmy tych bandytów, tam jeszcze pająki się trafiły i spotkaliśmy kupca. Jak on się nazywał? Jest to w ogóle dodatkowa zawartość z tego co wiem. Nie pisze. Z tym synem jego, z tym Sandal? Sandal się chyba nazywał. No i spotkaliśmy też uwięzionego Kunari. Kunari pójdziemy do wielebnej matki porozmawiać, ale ja mam tu jeszcze takie fajne, znaczy fajne. Zadanie. Tablica kantora mamy. Zakażone niedźwiedzie i znajdź matkę sierot. Kaścik pokazuje nam gdzieś tam, widzicie gdzie. Czekajcie. Gdzieś... Tu w tą stronę. My tam już byliśmy, ale nie wiem, czy to zaktualizowało mi na nowo. Gdzieś tam, ten... To zadanie. Czy teraz miśki się tam pojawią. Miśkowcy. Patrzcie, kurde. Zresztą przed chwilą tych wilków nie było. Wow! No to niezłe stado leci. Ale może tak po kolei, a nie przy... Come on, seriously? Ja wiem, że to wilki i one będą... Ten, szybko do tych... Jejku, jak tam się zagnieździły, co to kurczę się dzieje? No dobra, damy sobie ładnie radę, No, jak jeszcze bym sobie trafiła. Jejku, widzicie, ile się tam stegowało? Odejdźmy od nich na chwilę. No chowcie te bronie. A Boże drogi, poważnie... Gro... Tam ktoś jest. Dobra, chodźcie. Warto robić się dodatkowe zadania. I czy exp, czy tam... No po pieniądze nie, bardziej exp. Dodatkowe doświadczenie za... też się bardzo przyda. Nie, z biczkami tam sobie radę. Pudło, no. Dobra. Wszystkie wilki. Ktoś coś, jakąś skórę mi zostawił? Nie, oczywiście. Na co ty liczysz, co ty? Zwłoki. Wyjątkowy medalion. Tak pewnie będziemy musieli oddać. Oddać. I ja jest. Okej, okay. Jeszcze został ten niedźwiedź chyba. Niedźwiedź? Niedźwiedzie? Niedźwiedzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy. No, 20, kurde, od razu. Jakie myszki. Myszki lecą! Spoko, one też jakieś w miarę nie powinny być jakieś super duper wypaśnie trudne. Tak mów, tak jak zaraz się bisiek położy jeden z drugim. Miśku! Nie gryź. I co, wszystkie te miśki, czy jeszcze cośik? Chyba wszystkie. Tak, nie mamy już tu nic, a tu mamy tablicę tego kantora. No nie, to tu nic więcej nie ma. To zostaje te kości z pająków. O boś. Dobrze, zrobiliśmy sobie to zadanie. Co tam powiecie, żeśmy się zajęli waszymi problemami? Miśkowymi, nie miśkowymi. Hello, macie jakieś nagrody za zadanie zrobione? Teraz to tylko mama krzyczy, już nie jest ci zimno, co? Niechaj dostrzeże cię i olśni blaskiem. No niech będzie. Ponieważ czynisz dziś jego dzieło, a gwiazdy znieruchomiały, wicher ustał i wszelkie ptaki stworzenia ziemskie dobranoc, kościół. Trzymały oddech. Wszyscy umilkli o Boże. W modlitwie i dziękczynieniu.
Już zakończyło nam te dwa zadania. Przygody i okłady, ale nie wiem, gdzie te okłady mam zrobić. Tak, może porozmawiamy jeszcze z Matki Wielebnej odnośnie, bo to jest plaga, to jest spoko, to też gdzieś tam ten... No to co, chodźmy porozmawiać z Matką Wielebną o tym Kunari, żeby go nam puściła. Potrzebujemy każdej pomocy, jaką jesteśmy w stanie zdobyć, no nie? Ej, mateczko, rzucę ci grosiczkiem, wypuścisz go? Tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Wszystko. Nic ważnego. Chcę pomówić o Stenie. Narim, którego więzisz, kobieto. Jak stanęło. Może łaskawiej byłoby ściąć go od razu, ale pozostawiam jego los stwórcy. Czemu on cię interesuje? Czy mogę cię przekonać, żebyś go wypuściła? Co zrobił? A co jeśli jego lud się rozgniewa i was zje? Niam, niam, niam. Chcę go uwolnić. Może mi być potrzebny, nieważne. Czy mogę cię przekonać, żebyś go wypuściła? Jeżeli bym na to przystała, stalibyśmy się współodpowiedzialni za jego następne zbrodnie. Sądziłam, że możesz go oddać pod moją opiekę. Perswazja, skłam, przybywam, by zwrócić go jego ludowi. Zastraszenie. Powinnaś chyba to przemyśleć ponownie. Teraz. Zakładam, że to nie, że to znaczy nie. Aby bronił nas przed plagą? No a co? Być może jest to forma pokuty. Ale czy potrafisz nad nim zapanować? A no pewnie, że tak. No. Perswazja. Mogę też wykorzystać prawo poboru, jeśli... No tak, możemy ten prawo poboru. Następna perswazja. Jeśli nie, zabiję go i po sprawie zastraszenie zrobię, to będzie trzeba z użyciem siły włącznie. Może masz rację. Ja się zwiesiłam. Nie mogę. Byłoby zbyt wiele problemów, gdyby zauważono, że współpracujemy. Pojmuję. Nie będę się kłócić, dawaj klucz do klatki, scena lub może nie, co? Ale prawdziwym wrogiem są mroczne pomioty, no. Stwórcy tak samo obchodzą ofiary Kunari, jak tysiące poległych pod Ostagarem. Miłego dnia życzę. Ja nie skończyłam z tobą. Chodź tu. Ejże. Tak? Co mogę dla ciebie zrobić? No wypuść do tego... Ponownie? Tak. Mówiliśmy już o tym. Nie wypuszczę go. To daj klucz, ja sobie pójdę z nim. Nieważne, co zrobił? A co jeśli jego lud się rozgniewa? Nie przyjmujesz tego ponownie? Zastraszaj, daj mi klucz do klatki w tej chwili. Co zrobił? Zmasakrował całe gospodarstwo. Przeżyło tylko jedno dziecko. Mówiło, że jego ojciec znalazł ciężko rannego Kunari i przyjął go pod dach. Za swą dobroć został zamordowany. No to niezbyt fajne. Ludzie Bana znaleźli Kunari, gdy po prostu stał w samym środku tej jatki. Nie stawił. A może to nie on to zrobił? Nie wiem zresztą. Chyba muszę iść. Czy jesteś pewna, że to on? Czemu miałby coś takiego robić? A co jeśli jego lud się rozgniewa? Nie przemyślisz tego ponownie? Nie będzie mnie zastraszać. Może ten, że lud się jego rozgniewa. Stwórca woła o sprawiedliwość, niezależnie od rasy. Chyba muszę iść. Nie przemyślisz tego ponownie? Nie mogę. Nawet dla szarej strażniczki. Zostaw to go co, zostaje sobie, nam? Proszę. Nie no, nie no. Kurde, nie chcę na razie. Cieszę się. I tak cię zaraz jeszcze raz opytam o tego gości. Tak? Co mogę no dla nic, ciebie no. Zrobić? Może zastraszmy ją. Ponownie? Tak, razy mówiliśmy trzy. Już o tym. Nie wypuszczę go. Wypuścisz go. A nie chcę tam straszyć ją ten. Daj mi klucz w tej chwili. To teraz grozimy kapłanom. Cudownie. No. Ej, spokojnie. Nie dajmy się tu ponieść emocjom. To niech da klucz. Co to ma znaczyć? Grozisz mi użyciem siły?
No. Wasza świątobliwość, proszę. Wykonujemy ważną misję. Błagam cię, pozwól nam zabrać tego Kunari. Rozumiem. A jeśli nie, zostanę zaatakowana? Czy już do tego doszło? Nie, no kurde. Nie, wasza świątobliwość. Nie pozwolę na to. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Proszę, weźcie klucz do klatki z tą kreaturą. Spoko, już mnie nie ma. Nie wracajcie więcej. Nie wracajcie, bo witam, że jesteś szarą strażniczką. Cię zjedzą wszyscy, dobrze mamy, no. Morgan się zgadza. Alistair, minus 13. Alistair, ja cię przepraszać. Jesteśmy pro neutralność, ale i tak minus 8. Dostaniesz gifta i się ucieszysz, chłopie, no. Tyle ci mówię, że tak to się skończy. Dobrze, co my tu mamy? Coś mam pełny, kurczę. Ale Kunari tego wyjdziemy sobie, gościa, to tam jemu damy jakiś lepszy sprzęcior, więc na razie nie sprzedaję nic. On chyba jest typowo dwuręczny, broń. No dobrze. Dobrze, mamy tu w ogóle jeszcze coś oprócz właśnie tego Kunari do zrobienia? Chyba nie. Ale sprawdzę w dzienniku. Te rośliny, kurde. W jej notce, aha, w jej notce, a w ogóle jest coś takiego jak... Okej, mamy klucz do tej klatki z Stena. Co tu w ogóle mamy jeszcze? Chyba nic więcej. Tego nie wiem na razie. Plaga, pewnie mamy się do Redcliffe udać. Nie podoba mi się tu. Rozumiem więc, że nie podobało ci się szkolenie na Templariusza. Rozumiem, że to pytanie skierowane do mnie. A do kogo? Widzisz w pobliżu jeszcze kogoś, kto oblał naukę religii? Nic nie oblałem. Zostałem zwerbowany do Szarej Straży. A gdybyś nie został zwerbowany, co by się wtedy stało? Pewnie zamieniłbym się w obślinionego szaleńca, zamordował wielką kapłankę i biegał po ulicach Denerim w samej tylko bieliźnie. O. Poziom twojej samoświadomości zasługuje na uznanie. Wiedziałem, że ci się to spodoba. Okej, okay, chodź Kunari, idziemy. Chcesz jeszcze czegoś ode mnie? Mam klucz do twojej klatki. Jeśli wolisz, mogę to zakończyć od razu. Co zrobiłeś, że cię tu zamknęli? Dam ci spokój. Skazano mnie za morderstwo. Miejscowi nic o tym nie mówili? Kogo zamordowałeś? Polską rodzinę. 8 ludzi, nie licząc dzieci. Aż ty cholera. To okropne. Masz rację. Jesteś winny. Z pewnością ciężko było im się pojmać. Ile czasu tu siedzisz? Już 20 dni. Nie sądzę, bym przeżył długo. Najwyżej jeszcze tydzień. Głowę trzymujesz bez jedzenia i wody. Jesteś winny, z pewnością ciężko było im cię pojmać. W porównaniu z wami, może. Jesteś winny? Pytasz o fakty, czy o moje poczucie winy? Nieważne. Moje dni są policzone. No jeszcze nie. Jeśli masz wyrzuty sumienia z powodu Mercedes, dlaczego to zrobiłeś? Z pewnością ciężko było im cię... No właśnie. Wyrzuty sumienia przyszły później. Gdybym mógł cofnąć czas, z pewnością by do tego nie doszło. Nie trudno pojmać kogoś, kto się poddaje. Stawiałeś oporu? Czekałem kilka dni, dopóki nie przybyli rycerze. Dlaczego? Ponieważ chciałem. Wyrzuty sumienia przyszły później. Dobra, już to powiedziałeś. Gdybym mógł cofnąć czas, z pewnością by do tego... Stawię cię spokój. Zostanie rozerwany na strzępy przez pomioty. To doskonały przykład miłosierdzia zakonu, nieprawdaż? Nieprawdaż? Chcesz jeszcze czegoś ode mnie? Mam klucz do twojej klatki. Przyznaję, nie sądziłem, że kapłanka nie chciała oddać. Czy to właśnie teraz możesz być wolny? Prawda, konsul zgodziła się przekazać cię w moje ręce. Kradą mnie? Nie. Inaczej rozumiemy wolność. Bogomagań, możesz odkupić swoje winy, cokolwiek o tym sądzisz, tak będziesz wolny. Chyba nie chcesz tam zostać, co? Niech tak będzie. Wypuść mnie, a pójdę za tobą walczyć z plagą.
Dobrze, wypuszczę cię. Jak dokładnie możesz nam pomóc? A jeśli postanowię zrobić z tobą coś innego? Stało się. Pójdę za tobą w bój. W ten sposób odkupię swe winy. To chyba wystarczy. A jeśli doprowadzę cię do pokuty? A jeśli zdenerwujesz mnie, postanowię cię zabić. Dziękuję, jestem miło cię mieć z nami. Nie potrzebuję twojej pomocy, jesteś wolny. To chyba wystarczy. Możemy ruszać? Chciałbym już iść. No, ja też już chcę iść. Tak, mamy tego. Jest bojowy. Zastanawiam się, czy chcę Stena zamiast pieska. Tak. Sprawdźmy się. What? Dobra, Sten, co ty? Ty jesteś dwuręczny, nie? Czekajcie. Co ty jesteś? Co ty masz? Ty nic nie masz, no. Wiedziałam, że ty nic nie masz. Weź te szmoty. No bo ty kolcze masz. Kurde, on jest w końcu dwuręczny czy jednoręczny? Jakie on ma w ogóle skille? On chyba ma skille od dwuręcznych. Ucznictwo. Tak, broń dwuręczna. Oczywiście, że tak. A ja mam w ogóle coś? Powinnam mieć. Wyważony i wielki. To ty masz miejsce... Jezu. Miej sobie ten wielki miecz dwuręczny. Czepie kunari. Niech będzie. Rękawice kolcze łuskowe. 1,5... 1,20... 1,20... Co tam dostał? Premia za komplet przedmiotów. No tak, no. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. To już nie. Tarczy mu nie trzeba. Amulet jakiś? Zwiększa dochody. To po co mu? To mag wojenny, to magowi amulet. Do obrażeń. No właśnie. A Morrigan, co ty masz w ogóle za amulet? Nie, po co ci to? Mag wojenny masz tu do obrażeń. Będziesz miała dodatkowe do wszystkiego. Ognia, obrażeń duchowych, zimne, natura i elektryczności. Kopię to, ty żeż siła woli. No dobra, niech ci będzie coś takiego. Ty masz pas do odporności. Dobrze, niech sam ma ten pas. Perła pomroczna. Dobra, mniej sobie tam do atrybutu będziesz miał wszystko tam. Nista obrączka. No, na razie nie mamy chyba nic więcej. Tarczy ty nie potrzebujesz. Dobrze, uzbroiliśmy sobie naszego Stena. Możemy sobie iść dalej. Zapiszę sobie jeszcze. Lottering, no ten rośliny, ale ja nie wiem, jak się robi. Gdzie są tu notatki? Zawartość do probrania? Nie, o to mi chodziło. Ja chyba w ekwipunku nie mam nic. Nie, mamy. Notatki Miriam, chyba o to chodzi. W której wynika, że elfi korzeń pomaga w przygotowaniu słabszych okładów. A jak ja mam tego użyć? Elfi korzeń pomaga w przygotowaniu słabszych układów. Ale gdzie się... Wiecie może, gdzie się te układy... Czy po prostu mogę sobie od tak z ekwipunku? Ja nie pamiętam. Rzemiosło. A nie ten? Czekajcie. Gdzie ma swoje talenty, umiejętności? Tak. O tak. Właśnie tak. Mózgu. Aha, słabszy okład leczniczy. Ale ja nie mam kolby żadnej. Smok Mabari. Skąd ja ci wezmę kolby? Kurde mać. Dobrze, już wiem jak, ale... Muszę obszukać, ile tam trzech tych okładów potrzebuję. Trzech okładów i kolby. Czy gościu sprzedajesz kolby, kupiec dziadu? Bo jak nie, to będę zła. Przychodzisz przyprawić mnie o bólu łba, czy coś kupić dla odmiany? Nie, kurde, okraść cię. Nie ma wiele, ale jeśli chcesz, to zerknij. No, pokaż, co tam masz, dziadu. Wino masz, haha. Rzemiosło, jak co potrzebuję kolby, których tu nie masz. Dziadu. Kapuściany. No nie, no to
Wylaj. Wylaj, masz ciuchy tego. To też sprzedam. Mała tarcza. To niech będzie. Obrączka pamięci. Na razie nie sprzedaj. Kto tu ma kuźwa kolby? Chyba, że się wrócimy jeszcze tutaj. Dobrze, to na razie wszystko mamy w lettering zrobione. Powiedzmy, no. Pójdźmy w tamtą stronę. Będziemy musieli iść właśnie tu, w tą stronę, na mapę świata. Może już odblokuje nam się mieścina nasza duża. Może gdzieś tam w tym mieście będą mieli kolby. Lub ktoś inny miał kolby tu. A ten gościu? A nie, on se poszli z tym synem jego. Ci krasnoludy. Okej, to tak to mogę robić, te miksturki. Jesteście tu jeszcze? Nie, nie ma was, kurczę. Szkoda. Dobra, chodźmy. Tak, chcę wyruszyć dalej. Podróż. Automatycznie też. Weźmy jakieś wizje, pewnie. Smocze wizje. W końcu Dragon Age, więc dragony muszą być. Nie, kurde, co mi się zaśniło, zaś te smoki. Złe sny, co? No nie, no, koszmary. Wydają się takie prawdziwe. Chyba coś zjadą i stąd te sensacje. Dlaczego zwracasz mi głowę? Nic mi nie jest. Cóż, jest prawdziwy. W pewnym sensie. Widzisz, jednym z elementów bycia szarym strażnikiem jest zdolność słyszenia mrocznych pomiotów. Słyszenia snów. Właśnie twój sen. Usłyszałaś je. Usłyszałam sny. O Boziu! Przemawia do swej hordy, a my, podobnie jak jej członkowie, słyszymy jego słowa. Stąd właśnie wiemy, że mamy do czynienia z prawdziwą plagą. Arcydemon? To ten tak, to ten smok, noż, kurde, no. Dlaczego Duncan po prostu wszystkim o tym nie powiedział? Czy te sny będą się często pojawiać? Tak, będą. Arcydemon. Nie wiem, czy naprawdę jest smokiem. Za to z pewnością na smoka wygląda. Ale tak. Tak, arcydemon, no. Arcydemon. Trochę to zwykle trwa, ale w końcu nauczysz się je w sobie tłumić. Niektórzy spośród starszych szarych strażników mówią, że rozumieją część z tego, co mówi arcydemon. No ja też z tego nic nie rozumiem. Ale ja ani trochę. Tak czy owak, kiedy usłyszałem, jak zaczynasz się rzucać przez sen, pomyślałem, że powinienem ci o tym wszystkim powiedzieć. No dobra, dzięki. Z początku też byłem wystraszony. Ja się nie boję. Czy są jeszcze jakieś niespodzianki, których powinnam wiedzieć? Mogłyście się mi o tym powiedzieć? Dziękuję ci, STZ. Doceniam to. Po to tu jestem, aby przekazywać ci nieprzyjemne wieści, no, dzięki, i rzucać dowcipne teksty. Tak, no to dobrze. Obudziłaś się już, prawda? No. Zmieńmy obóz i ruszajmy w drogę. No spoko, mamy zaklinanie, co łata w... A taratara tatatata. Obóz. Co? O co chodzi? Obóz klas ludlami. Tak, Boda. Bodan. Sandal, tak. Oni sobie gdzieś tu przyszli. Przyszli sobie. Po co? No nie, no nie po co, no nie będą na. A może macie kolby? Kolby! Dobrze cię widzieć, moja ratowniczko. Oho. Bodan Fedik, raz jeszcze do usług. No dzięki. Zauważyłem twój obóz i pomyślałem sobie, czy może być bezpieczniejsze miejsce na odpoczynek niż obozowisko Szarej Strażniczki? Jestem gotów wynagrodzić ci naszą przykrą obecność zniżką na moje towary. Co ty na to? Dobra, a macie kolby?
Tak, oni będą tu w obozie, więc spoko, oni powinni mieć kolby. Daj mi kolby, kurde. Tak, nie powiem. Chyba ten, bo Dan też chyba był w drugiej części, będzie. Możecie zostać, ale macie się zachowywać. No, ha. Pokaż mi swoje towary, Bohan. Śledzisz nas? Co dokładnie sprzedajesz? No pokaż mi swoje towary. Z pewnością spodobają ci się dobra, zniżki, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. Patyczki i ten, i wszystko inne. Miłosierdzie Sylwana. Ostateczny argument to jest kostur. Aha, to kostur. To też jest ładne. Weshil. No, nauczę się jeszcze czytać. Co masz w ogóle? Hełm z poboru. Honor Bargena. Krwawy smoczy, hełm płytowy. Jeju. Krwawe smocze. Dobra, nie chcę ten. Masz kolby? Mniej kolby. Ale nie, to raczej nie. A co pasnoty, prezent dla kogo? Laska kociej pani. Boziu, prezenty! Za free masz! Patrzcie. A w ogóle komu mogę? Aha, dobra. Lutnia, lalka, Alister! Dostaniesz coś? Wspomnienia. Pasnoty, Boziu drogi, co to jest? Babka cytrynowa, tak, kurde. Plecak. Przydałoby się kupić ten plecak, żebyśmy mieli, chyba dodaje 10. Kurde, no. Podręcznik templariusza, podręczniczka, tak, kurde, czytaj ładnie. Ma kurby! Ile potrzebujemy? 3. 99. A ile za wszystko, gościu, byś chciał? Wow. Dobrze, wiecie co, kupię, bo może zawsze te elfi korzeń znajdziemy. Tak, znajdziemy te elfie korzenie, a potem będziemy zawsze mogli się zrobić, ale to są chyba słabe te układy. Cześć. No hej. Nie jest zbyt bystry, ale zna się na zaklinaniu. Jeden z tych wyciszonych nazwał go... Jak to było? Savantem? Nie miałem pojęcia, że jest coś takiego. Jakie zna zaklęcia? Potrzebuję coś zakląć. Pokaż, jakie masz dla mnie inne towary, bywaj. Jakie zna zaklęcia? Potrafi wpleść lirium w niemal każdą broń lub pancerz. No spoko. Wykonane są z bardziej ekstrawaganckich materiałów. Będą oczywiście wymagać więcej lirium. Lirium. Z którego tajniki znają niektórzy mistrzowie kowalstwa w Orzamarze, ale mój mały robi to z równą wprawą, co oni. Prawda, synu? Zaklęcie! Proszę o bardzo. Boże. Potrzebuję coś zakląć. No sprawdźmy, jak co on tam ma. Czary Mary! A co w ogóle mamy? Przedmioty? Dałbym sobie chętnie. Obrażenie od elektryczności. Akceptuj. Doceniamy w ogóle tam strażnik przysięgi. To chyba tak mi się wydaje, że to jest ten... Tak, ukończono zadanie, to musiałaś to zrobić, nie miałaś innego wyboru, dziecko. Gdzie to jest? Tu jest. I ja, mamy lepsze. Jej, mamy coś lepszego, nareszcie! Bragana, łuk. Chyba na razie nie mam żadnego. Dobrze. Porozmawiajmy może jeszcze ze wszystkimi. U, jak się fajnie ten elektryzuje. Czego sobie życzysz? Chciałabym Jezu, co się dzieje? Aha, to ogień taki. O czymś osobistym, nie wiesz? No, chciałabym o coś spytać. O co? Jak nauczyłaś się zmieniać postać? Wychowałaś się w głuszy Korkarii? Czy polował kiedyś na was zakon? Czy naprawdę jest taka, jak się wydaje? Nieważne. Nie urodziłam się taka. To zdolność Flemet, której nauczyłam się mieszkając w głuszy przez wiele lat. Hasyndzi opowiadają historię o wiedźmach,
mówiąc, że przybieramy postacie zwierząt, by obserwować ich z ukrycia. Gdy dziecko pozostanie samo, bez opieki plemienia, wtedy atakujemy, zabierając wrzeszczącego malca do swej kryjówki, żeby go później pożreć. Bardzo zabawna bajka. No chłe, no. Twoja matka robiła to, więc od dawna to do was podobne, ale to tylko legendy, prawda? Jeśli mówisz o zmianie postaci, z pewnością. Co do pożerania dzieci nie wiem. Choć muszę przyznać, że żyję o wiele krócej od niej. No pewnie tak, no. Dlaczego pytasz? Chcesz dowiedzieć się czegoś konkretnego? Czy możesz równie przyjąć postać innego człowieka? Czy każdy może zostać zmiennokształtnym? Nie wiem, chyba nie. Czy spędzasz dużo czasu jako zwierzę? Nigdy nie słyszałam o takiej magii. Nie, nic takiego. Postać zwierzęcia jest inna od mojej. Można obserwować takie stworzenie, nauczyć się poruszać i myśleć jak ono. Z czasem pozwala to stać się takim samym. Obserwując innego człowieka, niczego nie zyskam. Już jestem taka jak oni. Niczego się nie nauczę. Więc nie. Moja ludzka postać jest jedyną, którą posiadam. Czy każdy może zostać zmiennokształtnym? Każdy, kto posiada silną wolę. Lecz sama przemiana jest magiczna. To zaklęcie, które wymaga zdolności maga. Jeśli wyobrażasz sobie, że sama się tego nauczysz, niestety muszę cię rozczarować. Nie, zmienimy się w pieska. Spędzasz dużo czasu jako zwierzę. Bywały takie noce, gdy czułam zew głuszy. Spoglądasz na otaczający cię świat i wydaje ci się, że znasz go dobrze. Ja wąchałam go jako wilk, słuchałam no, tak jako kot i przemykałam przez cienie, których istnienia nawet nie podejrzewasz. Lecz moje życie jest życiem człowieka. Nie mam złudzeń, że jest inaczej. Jak traktują cię inne zwierzęta, gdy się przemieniasz? Nigdy nie słyszałam o takiej magii. Nie mam więcej pytań. Nie uciekają ode mnie. Wydaje im się, że jestem taka, jak każde z ich gatunku. Nie mam jednak pojęcia, co o mnie myślą. Tak jak ja jestem człowiekiem niezależnie od postaci, tak one pozostają zwierzętami. Nie potrafią więc mówić, nawet gdybym zapytała. To ci nie podwiedzą. Nigdy nie słyszałam o takiej magii, co? Nie. Chodzą o niej słuchy w odległych zakątkach świata. Istnieją tradycje magii poza kręgiem, niezależnie od tego, co ci wmawiano. Niektóre z tych tradycji są naprawdę stare i przekazuje się je w ścisłej tajemnicy z pokolenia na pokolenie. Fanatycy zakonu wytępiliby wszystkich praktykujących, gdyby tylko mogli. No raczej tak. Traf chciał, że niektórzy ciągle żyją. Należy do nich moja matka. Przez praktykujących rozumiesz odstępców, prawda? Zakon po prostu chce nas chronić przed zagrożeniem. Czy tak, tego rodzaju magia nie jest łatwo nadużyć? To dobrze, takie tradycje trzeba zachować. Dziwię się, że tak sądzisz. W każdym razie miło to słyszeć. No to dobrze. Dobra, nie mamy więcej pytań, nie zagadajmy się. Masz już jakieś zdanie na temat moich zdolności? Czy jestem nienaturalnym plugawcem, którego należy zabić? Nie. Sądzę, że twoje zdolności są bardzo przydatne. Wydaje się to dość obrzydliwe, to by cię pewnie tylko rozgniewało, co najmniej. Bardzo praktyczne podejście. Rozsądniejsze od każdego mężczyzny, z którym rozmawiałam. No widzisz, bo ja nie jestem mężczyzna. Ruszajmy dalej, zanim kurz nas pokryje. No właśnie. Jej, mamy, zgadza się, plus 6. Boże, czy będziemy flirtować z Morrigan? Come on! Come on! Dobrze, może jeszcze dajmy... Czekaj, ale Alisterowi mogę po prostu od tak dać prezencik. Gdzie jest to alolka? Ciekawe, czy mu się spodoba serce. Będzie... Nie, co ty robisz? Odejdź. Ale chyba nie bardzo ten. Nie, to zły pomysł. Koszmarny. Nie rób tego. No to pieskowi dajmy. Gdzie jest mój pieseł? Gizmo, masz. Nie?
co mam ci dać, Alister? To mała rzeźbiona figurka. Niewielka rzeźba. Czekajcie. Niewielka rzeźba przedstawia ubraną szaty kobietę. Podoba ci się? Mógłbym się do tego przyzwyczaić. A srebrną bransoletkę? Krasnoludzkie runy, to nie bardzo. Ej, czemu nie? Dobrze, to... Aha, zrobię jeszcze, miałam zrobić te okłady, ale to chyba jak już wyjdziemy, co? To co, idziemy sobie. No wiecie, skończymy sobie może tu odcinek. W następnym odcinku, no, ruszymy już tam do tego zamku Redcliffe, taką mam nadzieję. No i zobaczymy, kogo się tam uda nam przekonać i co tam w ogóle jest, co z tym Earlem Emonem. On jest jakiś chory, coś tam mu się stało, kurczę, i nie wie, co się w ogóle dzieje. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał, komentujcie, lajkujcie, no i co, słyszymy się w następnym odcinku z gry Dragon Age Początek. Cześć!